Kiedy realizować swoje kryptowalutowe zyski? Cześć, z tej strony Piotr. Witam cię serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Budowania Portfela Kryptowalut z Małym Kapitałem. Spotkamy się co tydzień, aby za dwie deszki kupić Bitcoina, za drugie, dwie kupić wybranego Altcoina. Wszystko monitorujemy w programie coinTracking.info. Także mamy zestawienie i wiemy. Na podstawie tego co się po prostu dzieje, czy bardziej się opłaca inwestować w Bitcoina, czy w altcoiny i czy w ogóle z tak małym kapitałem inwestowanie ma jakikolwiek sens. A dzisiaj dodatkowo przygotowałem dla ciebie strategię, chciałem się podzielić z tobą strategią, jakiej ja używam dla wielu moich kryptowalut. Okej? Okay? więc będziesz miał szerszy obraz na to, jakie lekcje ja wyciągnąłem po, ostatnim, po ostatniej bańce na kryptowalutach. I mam nadzieję, że będzie to dla Ciebie także pomocne w tym, aby po prostu wyjść na plusie przy kolejnej bańce, która mam nadzieję, także jesteś świadom, że się niedługo prawdopodobnie zbliża. Zanim pójdziemy oczywiście dalej, pamiętaj, nie jestem doradcą inwestycyjnym, to nie jest porada inwestycyjna, inwestowanie w kryptowaluty wiąże się ze stuprocentowym ryzykiem utraty kapitału, więc rób to wszystko z głową. Więc jeżeli to akceptujesz, zostaw łapę w górę i lecimy z tematem. Na początek nasz portfel. Jak widzimy, no Bitcoin wciąż miażdży nasze altcoiny. Z tego, co sprawdzaliśmy już wcześniej, zresztą na szybciutko sobie się jeszcze zalogujemy na Raporty widzimy bardzo wyraźnie, że jednak inwestowanie w bitcoina długoterminowo byłoby bardziej sensowne. Jak widzisz, 79% tylko zysku na bitcoinie do złotówki. Jednak inwestując w altcoiny, moim zdaniem, powinniśmy mieć na celu, aby zwiększyć swoją ilość bitcoinów. Inaczej nie widzę sensu, tak? Bo jeżeli Inwestujemy dzisiaj, kupujemy jednego Bitcoina i powiedzmy kupujemy zarówno wartość Bitcoina, jak i inną kryptowalutę i po, pomimo tego, że dolarowo czy tam złotówkowo wyjdziemy na plusie, ale sprzedalibyśmy to później za pół Bitcoina, co to nie ma sensu, tak? Po prostu lepiej kupować sobie Bitcoina. I do tej pory, zauważcie, widzimy to właściwie po raz drugi. Wcześniej nie było jeszcze tak, nie zdarzyło się tak, aby ani jednej krypto w naszym portfelu nie było na plusie w stosunku do Bitcoina. Także wciąż czekamy na alt season, ponieważ tutaj używamy strategii uśredniania, uśredniania ceny zakupu, tak aby po prostu mm, zobaczyć, czy długoterminowo ma to sens. Więc jak widzicie, do tej pory jak najbardziej opłacało się inwestować tylko i wyłącznie w bitcoina i wyszlibyśmy na tym dużo, dużo, dużo lepiej. Natomiast znowu nikt nie ma szklanej kuli, dlatego moim zdaniem warto dywersyfikować. Tak jak widzimy, na przykład jak dzisiaj kryptowaluta Icon, która po prostu zrobiła 60-60% na niektórych giełdach, w tym na przykład na chłobi, zrobiła w ciągu jednego dnia 350% zysku do Bitcoina. Więc oczywiście niektórzy być może trafili, większość oczywiście nie, ale takie rzeczy są możliwe. Później jeszcze na to zerkniemy. Ok, na początek szybko zróbmy nasze. Zakupy i przejdziemy do konkretów, czyli do strategii wyjścia z stwarzu, że tak powiem, z, z zyskiem z naszych transakcji kryptowalutowych. Na początek, szybka transakcja: chcę kupić za 20 złotych bitcoina, więc dzisiaj kupuję 47 18 Satoshi. Okay? I druga kryptowaluta, jaką dzisiaj dorzucam do mojego portfela z tego eksperymentu, jest kryptowaluta Kowa. Znajdziemy na obecną chwilę zarówno na Huobi, jak i na Bitmaxie. Kupowaliśmy wcześniej na Huobi, dzisiaj kupimy na Bitmaxie. Czasami pytacie, dlaczego mam kryptowaluty, niektóre kryptowaluty trzymam na giełdzie. No to dzisiaj uchylę wam trochę rąbka tajemnicy, ponieważ z małą częścią swojego portfela wciąż się próbuję uczyć tradingu i wciąż staram się powiększyć swój portfel tak robiąc tak zwany scalping, ale o tym jeszcze za chwilę. Więc teraz co robimy, to. Kupujemy nasze krypto. Mamy po 20, po 20 satoshi. Raz, dwa, cztery, pięć, sześć. 20,07. Tutaj mamy 9 miejsc po przecinku. Niektóre giełdy coś takiego robią. Okay? Więc 20,7. Więc kupimy dzisiaj 2271,40 kowy. Okay? I tyle wpiszemy do naszego portfela. Natomiast ja mam tutaj 150 tysięcy satoshi. Kupię tego trochę więcej. Tak, ale oczywiście do naszego portfela wpisujemy dokładnie tyle, ile potrzebujemy wiedzieć. Więc szybciutko, Enter Coins. Ok, jak tutaj widzisz, 14 lipiec, dwie transakcje dodane, dokładnie tyle, ile byśmy kupili kowy, czyli 2271 sztuk. To wszystko oczywiście się usumuje, my, uśrednia, my uśredniamy cenę zakupu i będziemy później tak, tak, że mam nadzieję realizować zyski. Jak już zapowiedziałem, ta seria potrwa przynajmniej do końca, tego roku 2019 prawdopodobnie dłużej, natomiast od kolejnego odcinka, tak jak obiecałem, zaczniemy się interesować bardziej analizą poszczególnych kryptowalut. Pierwszą kryptowalutą, jaką wezmę pod lupę, tutaj do tej serii wrzucimy, jest kryptowaluta RSR, Reserve Right, o której wspomniałem w ostatnim wideo. Szczerze, wciąż oczekuję, że cena tej krypto spadnie na tyle aby mógł wejść w nią bardziej. Właśnie mam ustawione ceny, swoje ordery buy ordery na poziomie 21, 22, 23 i 24 satoshi. Nie wiem czy to się wydarzy, musiałby Bitcoin myślę pójść bardzo mocno do góry, wtedy bycie te moje transakcje zrealizowały. Natomiast udało mi się kupić po 24 i po 27 satoshi RSR, Wiem, że niektórzy z was także sobie zakupili, jak widzicie RSR naprawdę trzyma się bardzo bardzo mocno. Jeżeli nie wiesz Czym jest ten projekt, to więcej będzie za tydzień, a rąbka tej tajemnicy uchyliłem w zeszłym, po, w ostatnim odcinku. Moim zdaniem, mega projekt z bardzo dużym potencjałem, z małym market capem. I na obecną chwilę, szczerze, bardziej skupię się właśnie na takich projektach, które mają mały market cap, mega duży potencjał. Kiedy mówię potencjał, mówię nie tylko o produkcie, ale o teamie advisorach, o w inwestorach i o wszystkim tym, co jest wokół danego projektu, Ponieważ y, duże market cap, oczywiście ten multiplier, ten przelicznik będzie moim zdaniem ciężko uzyskać, oczywiście długoterminowo na wielu kryptowalutach wciąż będzie można zarobić, jednak wciąż myślę, że na rynku są kryptowaluty, tak jak powiedziałem w zeszłym tygodniu, które mogą nam dać razy 100 w długoterminowo. Czy będzie to kryptowaluta RSR? Nie wiem, osobiście mam nadzieję, ale najpierw oczywiście chciałbym jeszcze wzmocnić swoją pozycję na tej kryptowalucie, kupując ją tak tanio jak to tylko możliwe. Okay, ale o tym będziemy rozmawiać jeszcze w następnym wideo. Dobra, mamy zakupy zrobione tutaj. Tutaj kolejna taka ciekawostka. Zauważcie, właśnie co się wydarzyło dzisiaj z ikonem. Na Huobi nie możesz nie może zrobić arbitrażu, jeżeli od razu wy, być może wyprzedzę pytanie niektórych osób, ponieważ portfel ikona jest zablokowany na Huobi, więc nie możesz ani wpłacić, ani wypłacić tej krypto, kryptowaluty z tej giełdy, podczas kiedy teraz na Binance mamy około 3000 Satoshi za sztukę. I nawet tutaj możesz zauważyć, wczoraj mogłeś kupić na chłobi za 3600 Satoshi, nawet troszkę taniej, 3500 Satoshi mogłeś kupić jednego ikona i dzisiaj mogłeś sprzedać po 12000 Satoshi. Ponad 300% na czysto w Bitcoinie w ciągu jednego dnia. Takie rzeczy mają miejsce, tak cały czas. Więc dlaczego, dlatego też trzeba obserwować rynek i trzeba patrzeć co się dzieje. Pokazuję ten wykres tutaj, ponieważ za chwilę odniosę się do niego, jeżeli chodzi o moją strategię. Na początek, jedna z moich, mogę powiedzieć, moich najbardziej popularnych strategii, jeżeli chodzi o moje krypto. Mam sporo kryptowalut w swoim portfelu i dla większości, no dla ponad 50%, ponieważ mam różne strategie dla różnych kryptowalut, ale dla ponad 50% moich krypto mam strategię, która wygląda w taki sposób. Dlaczego w ogóle u mnie pojawiły się strategie wyjścia w moich portfelach? Ponieważ jeszcze rok temu, kiedy zaczynałem swoją przygodę, dwa lata temu, kiedy zaczynałem swoją przygodę z kryptowalutami, Doszliśmy do momentu tak zwanej bańki na kryptowalutach, i wtedy nie zrealizowałem większości swoich zysków. Zrealizowałem mniej niż 5% tylko tego, co miałem w swoim portfelu, czego dzisiaj oczywiście bardzo, bardzo żałuję. I teraz, ponieważ wiele ludzi, wiem, że wciąż nie ma tej strategii wyjścia, natomiast chciałbym, żebyś wiedział, dlaczego w ogóle warto taką strategię mieć. Wiele ludzi myśli, że uda się im sprzedać. Na górce. Dlaczego? Na samej górze. Dlaczego tak ludzie myślą? Bo takie rzeczy są nam przedstawiane bardzo często w social mediach czy w mediach ogólnie. Dlaczego? Ponieważ wciąż widzimy na przykład strony, kalkulatory, gdybyś zainwestował 100 dolarów w Bitcoina w roku 2011 i sprzedał go w grudniu 2017 roku, byś zarobił tyle i tyle. I każdy myśli, aha, faktycznie teraz kupię. No to poczekam na kolejną górkę, ale nie wiesz, kiedy będzie kolejna górka. Ok, więc moim zdaniem warto realizować swoje zyski po drodze. Nie zarobisz tyle, ile potencjalnie mógłbyś zarobić na górce, ale musisz wiedzieć, że mniej niż 1%, moim zdaniem, mniej niż 0,01% ludzi trafia na sprzedaż na samej górce. I prawdopodobnie nie będziesz to ty, i prawdopodobnie nie będę to ja. Podchodzę do tego bardziej racjonalnie. Oczywiście nie chcę przegapić tej szansy, że dana krypto naprawdę wystrzeli bardzo, bardzo mocno. Tak jak na przykład ludzie mówią, że Bitcoin będzie warty 1 milion. Nie chcę tego przegapić, więc część swojego portfela oczywiście trzymam naprawdę na bardzo, bardzo długi long term. I tak to się mniej więcej przedstawia. Załóżmy, że wszedłem w jakąś kryptowalutę za 1000 dolarów łącznie. Ja używam uśredniania uśredniania ceny dla wielu moich projektów kryptowalutowych, które mam w swoim portfelu. I powiedzmy, kupowałem sobie jakąś krypto 200-100 dolarów miesięcznie, na przykład, na konkretną kryptowalutę i ustaliłem sobie, że ok, inwestuję 1000 dolarów, w tym czasie kupiłem 10 tysięcy tokenów, tak i w jaki sposób będę realizował zyski. Na początek bardzo ważna, bardzo ważna rzecz, musiałem sobie, muszę sobie, musiałem sobie ustalić, i myślę to jest rozsądne, aby zrobić, do kiedy kupuje i do kiedy uśredniam cenę konkretnego projektu, czyli do kiedy dokupuję. Moim zdaniem, patrzeć warto na market cap. Jeżeli w przypadku kryptowalutykowa, i tutaj się podzielę z Tobą tym, jaka jest moja strategia na kryptowalutekowa, na obecną chwilę Kowa ma ponad 5 milionów dolarów market capu tylko. 5 milionów 177 tysięcy. To jest na obecną chwilę. Moim celem, jako że tą kryptowalutę kupuję od momentu kiedy, kiedy była na poziomie 3 milionów, Kupowałem jak była po 6 milionów, po 7 milionów i cały czas uśredniam sobie to cenę zakupu, aż Market Cap dojdzie do 10 milionów dolarów, i w tym momencie odcinam się od dalszych zakupów. Dzięki aplikacji Blockfolio dokładnie wiem, jaka jest średnia moja cena, ile wydałem i ile mam tokenów, więc mogę obliczyć, jaka jest moja średnia cena jednego tokena. Jednak wiedząc, ile zainwestowałem, będę chciał po prostu później wychodzić z, moim, z moich transakcji z profitem. Jak to wygląda? Moje, mój pierwszy próg wyjścia na daną kryptowalutę, w tym też Kowa. Jest moment, kiedy zrobię 3x. Czyli, jeżeli powiedzmy, załóżmy, jakaś kryptowaluta kosztowała średnio mnie 10 centów, średnio, uśredniając, tak, dana kryptowaluta, to w momencie, kiedy dojdzie do 30 centów, wtedy sprzedaję 30% swojego portfela. W tym przypadku byłoby to 3000 tokenów, co dałoby mi około 1000 dolarów, czyli wyszedłbym na zero, czyli już jestem spokojny. Dlaczego warto coś takiego zrobić, moim zdaniem? Dlatego, że jeżeli wiemy, że nie straciliśmy na danej transakcji i nie stracimy już na danej transakcji, w ogóle podejmujemy inne decyzje, dużo bardziej racjonalne i moim zdaniem też dużo, dużo lepsze. Mi się to sprawdza, więc mam nadzieję, że dla Ciebie też będzie, będzie to pomocne, o ile w, w, w ogóle. A wdrożysz to, bo ponieważ sam jestem mega, mega ciekaw, wiem, że wielu ludzi ma różne strategie. Jestem mega ciekaw, jaka jest Twoja. Daj znać poniżej w komentarzach. Być może będziemy mogli podzielić się naszymi wzajemnymi wnioskami i w ten sposób, być może nawet stworzyć coś jeszcze lepszego. Tak, jestem mega, mega ciekaw, więc koniecznie się podziel poniżej. Mój kolejny próg wyjścia jest moment 5X, czyli 5X. Od średniej ceny zakupu danej, danej kryptowaluty. W tym momencie sprzedaję 20% swoich wszystkich tokenów, które miałem na samym początku. I w tym momencie robię swój pierwszy profit i wychodzę razy 2. Czyli w tym momencie mam 100% na czysto zarabiam z danej kryptowaluty, z danego zakupu da, danego projektu. Ok, lecimy dalej. Punkt numer 3 w moim wypadku jest 10x, czyli razy 10, czyli jeżeli średnia cena była 10 centów, Kryptowaluta dochodzi do 1 dolara, znów sprzedaje 20% swoich tokenów. Tak, czyli 2000 po, do, w tym momencie po 1 dolarze, czyli 2000 dolarów łącznie już mi to daje 300% na czysto z wyjścia z tej transakcji. I znowu mógłbyś powiedzieć no tak, ale mógłbym sobie te wszystkie tokeny trzymać do momentu kiedy dojdzie razy 10 i mieć od razu nie 300%, a 900% na czysto. Tak. O ile ten projekt w ogóle do tego momentu dojdzie, bo musisz wiedzieć, że wiele projektów niestety, ale zniknie z CoinMarketCap za rok, za dwa, za trzy. To się stanie, to są normalne biznesy i statystyka tutaj zadziała. Czy to są Twoje projekty? Mam nadzieję, że nie. Życzę Tobie wszystkiego dobrego, życzę Tobie, żeby Twoje pieniądze się jak najlepiej pomnażały. Natomiast moim zdaniem jest po prostu rozsądne rozwiązanie. Ponieważ w tym momencie i wilksyty, i off cała, nawet jeżeli zakończył się wzrosty na tym poziomie, czy na tym poziomie ty jesteś na plusie. Musisz wiedzieć, że w momencie, kiedy była bańka, większość ludzi nie było na plusie. Na żadnym. OK, I ty mam nadzieję, że dzięki może temu wideo będziesz mógł troszeczkę to zmienić. OK? Bo dla mnie zależy na tym, aby każdy z was przy kolejnej górce, przy kolejnych. A dużych bardzo wzrostach każdy był po prostu na plusie. Nie mówię, żeby tylko nie stracić tak, po prostu i czekać w nieskończoność, ale warto wyciągać swoje pieniądze także wcześniej, realizować zyski i być może dywersyfikować. To już od Ciebie zależy, co chcesz zrobić. Jeszcze za chwilę o tym porozmawiamy, co można zrobić w międzyczasie. Kolejny mój próg jest to 20X, czyli kryptowaluta rośnie 2000%. Ja doświadczyłem tego nawet wyższych wzrostów na niektórych kryptowalutach, więc wiem, że jest tak najbardziej możliwe. I znowu 20%, czyli 4000, w tym wypadku byłoby to 20, czyli 2 dolary za sztukę 20%, czyli kolejne 2000 tokenów. Mam 4000, czyli daje mi to 700% na czysto. Moim zdaniem zysk jest fenomenalny. 700%, 700 jest zyskiem fenomenalnym. Wiele osób powie, no tak, ale 2000% byłoby lepsze, gdybym trzymał wszystko. Tak, ale czas pokazał, że większość ludzi tego po prostu nie zrobiła. Więc jeżeli ty jesteś taki dobry, to jak najbardziej spoko. Jeżeli będziesz w stanie wyjść w tym momencie z, z takimi profitami, no to przybije ci chętnie pionę. Okay? I kolejna rzecz, dla mnie mega istotna, dla większości swoich kryptowalut, nie dla wszystkich, ale dla większości, zostają sobie tak zwany mój osobisty fundusz emerytalny, czyli 10% tokenów, tak, czyli kończę zakupy danego tokena, ponieważ uzyskałem market cap, do którego ja osobiście chciałem dokupować i 10% tokenów od razu zamrażam na swoją emeryturę. No, ja tu napisałem 5 lat plus, jestem gotów trzymać te dane krypto dużo, dużo dłużej. Są niektóre projekty, które zaczęły się właściwie przestały się rozwijać, są projekty, które właściwie nie widać żadnego progresu, więc jeżeli przyjdzie kolejna bańka, te projekty wskoczą powyżej, nawet delikatnie, bo 5-10% powyżej ceny zakupu mojego pierwotnego, ja wychodzę z danych kryptowalut w całości, od razu. Chcę po prostu odzyskać swój wkład i zostawić dany projekt w spokoju. Dla niektórych nie ma tych kryptowalut dużo, ale są niektóre takie krypto w moim portfelu, których bym chciał się w przyszłości pozbyć, ponieważ przestały się rozwijać i tyle. Dobra, i na koniec kilka rzeczy właśnie, które trzeba wziąć pod uwagę. Pierwsza sprawa, do kiedy buy, czyli market cap, to jest moja strategia, jeżeli masz inaczej, daj znać, jak to u Ciebie wygląda. Ja używam DCA, czyli Dollar Cost Averaging, czyli uśredniam cenę zakupu do osiągnięcia market capu, wtedy wiem, jaką cenę średnio płaciłem za daną kryptowalutę. Kolejna rzecz, nie trzymam się sztywno jednej strategii. Każda krypto jest trochę inna, każda krypto ma różne roadmapy. Jedne chcą, mają roadmapy na kolejne roki, dwa i to tyle, chcą mieć już gotowy produkt i funkcjonować. Są projekty, które mają roadmapy rozwinięte na kolejne pięć lat, więc i dla tych projektów szykuje zupełnie inne strategie dla siebie. Więc tak samo możesz robić u siebie w portfelu. I kolejna rzecz, ostatnia którą ja stosuję dla siebie. Mega ryzykowna, tego nie polecam robić nikomu, ponieważ tu mówimy już o tradingu, a właściwie o scalpingu. Co to oznacza? W każdym momencie, kiedy jakaś kryptowaluta w moim portfelu rośnie bardzo szybko, jak na przykład tutaj, gdybym miał, gdzie jest nasz iKon? Gdybym miał ikona, którego kupywałem poniżej tej ceny, która teraz jest. I cena skoczyła w tym wypadku, skoczyła ona 200%, tak? 100%, ponad 100%. W tym momencie, pomimo tego, że była większa górka, i tutaj bym złapał tu cenę, 20% maksymalnie. 20% moich tokenów, które na obecną chwilę mam, Okej. Okay, tutaj chciałem coś pokazać, czyli jeżeli w tym momencie, powiedzmy, zrealizowałem zyski. W tym momencie, czyli już pozbyłem się o połowę swoich tokenów, zostało mi 5000 tokenów. To dalej maksymalnie 20%, czyli 20% z tych 5000, czyli tylko 1000 tokenów, wrzuciłbym na scalping. Co to oznacza? To oznacza, że 1000 tokenów sprzedałbym w tym momencie i ustawiłbym cenę odkupu niżej. Jak niżej, to już od Ciebie zależy. Czyli chciałbym mieć w ten sposób więcej tokenów, więcej coinów dla danego projektu. Okay? Można się posłużyć Fibonaccim, możesz się posłużyć po prostu procentami, jeżeli cię zadowoli. 5, 10, 15, 20. W momencie, kiedy tutaj mamy takie wzrosty jak 300, 400%, ja myślę, że tutaj spokojnie można byłoby ustawić cenę odkupu na poziomie 5000, 6000 i w ten sposób 50%, czyli z 1000, 1500 tokenów, coinów mieć więcej. Okay? To jest moja strategia. Jednak, co się wydarzy, jeżeli projekt odjedzie w kosmos? Nic się nie wydarzy. To dla mnie dalej jest duży, duży plus. Dlaczego? Ponieważ część mojego portfela fajnie zarobiłem, bo mam więcej bitcoina dzięki temu, że sprzedałem na górce i mam bitcoina, którego tak czy siak kumuluję. I wciąż mam 80% mojego portfela sztywnego, czekającego na kolejne wzrosty. Ok, więc to jest moja strategia. Ja tak się w tym razem. Przed, kolejnym, przed kolejnymi wzrostami, przed kolejnymi dużymi wzrostami. Ja tak się szykuję na realizację swoich zysków. Jestem mega, mega ciekaw, jak to wygląda u Ciebie. Jakie wskazówki Ty miałbyś dla innych, jeżeli oczywiście wyciągnąłeś jakieś lekcje z poprzedniej bańki. Jestem mega, mega ciekaw. Podziel się koniecznie w komentarzach. Mam nadzieję, że. Rozpoczniemy jakąś fajną, konstruktywną rozmowę, taka po prostu, abyśmy mogli wszyscy na tym skorzystać. Więc jeżeli w tym wideo była Ciebie wartość, oczywiście zostaw łapę w górę. Tymczasem trzymaj się, pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych wideo. Cześć!